Teraz dwa. Słychać? Dobry wieczór. Proszę Państwa, wybiła 18. Kolega podpowiada, że czas zacząć. Także witam serdecznie, chociaż chyba to nie ja powinnam witać, bo ja też tutaj no, jestem gościem w bardzo gościnnych progach Klubu Muzyki i Literatury u pana Ryszarda Sławczyńskiego. Może nas przedstawię. Ja się nazywam Kamila Jasińska, reprezentuję Centrum Historii Zajezdnia, czyli Ośrodek Pamięć i Przyszłość, a pani redaktor Haliny Okruskiej chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, bo no, tutaj reprezentuję Towarzystwo Miłośników Wrocławia, ale znana jest przecież z różnych innych działań. Cieszę się, że zechcieli Państwo uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu, a spotykamy się po to, żeby trochę porozmawiać o najnowszym kalendarzu wrocławskim. A zanim o kalendarzu, to bardzo proszę pana Zbigniewa Magdziarza, prezesa Towarzystwa Miłośników Wrocławia, o trzy słowa. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać Państwa na dzisiejszym spotkaniu, przywitać autorów. Przede wszystkim przywitać szefowe redakcji kalendarza. Kalendarza, który jest pewnego rodzaju symbolem Wrocławia, który przez 40 lat ukazywał się prawie że cyklicznie. Niestety wraz z nastaniem XXI wieku pojawiła się dłuższa przerwa, ale dzięki determinacji kilku osób udało się już wydać trzy. W planach jest czwarty. I tu chciałbym wszystkim autorom i tym osobom, które przyczyniły się do wydania tego kalendarza, bardzo serdecznie podziękować. Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować gospodarzowi. Jest pan Ryszard, bo poprosimy go, żeby też i kilka słów nam powiedział. Ponieważ dzięki niemu jesteśmy w klubie, który, powiedzmy to w ten sposób, również ważny jest, tak jak kamieniczka Małgosia w historii Wrocławia i w budowie wrocławskiej tożsamości. Panie Ryszardzie, nie ma, więc później może to uczynimy. Jest? Zapraszam, bo bardzo serdecznie dziękowałem za gościnę. Jeśli można, to też kilka słów na pewno chciałby pan powiedzieć o samym miejscu, gdzie się spotkaliśmy. Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Króciutko o klubie. Większość z nas tu obecnych zna klub, część zna od kilkudziesięciu lat, tak jak profesor Degler, którego serdecznie witamy. Proszę Państwa, klub prowadzi działania w takim charakterze, powiedzmy, muzycznym, czyli mamy mnóstwo koncertów praktycznie codziennie. Są też spotkania literackie, prezentacje książek, ale mamy też działania z zakresu wystawiennictwa, sztuki plastyczne. Tych wystaw jest sporo. W tej chwili jest wystawa malarstwa. To są oleje pana Bakalarczyka w części galeryjnej. Później zapraszam do obejrzenia. Ale może dopowiem, że i też króciutko, że klub ma swoją oficynę wydawniczą. To jest oficyna, która została powołana w 99 roku, czyli już 20 parę lat funkcjonuje. Wydajemy przede wszystkim poezję.
To jest taki główny, silny nurt, ale jest również literatura wspomnieniowa, w tym literatura wspomnieniowa o tematyce kresowej. Ja pokażę zaledwie kilka takich ciekawostek, tytułów. Na przykład sprzed 15 lat album fotograficzny Japonia na starej fotografii. To są początki fotografii w ogóle w Japonii. Taką ciekawostką tutaj jest to, że Japończycy swoje grafiki kolorowali, to byli koloryści i te pierwsze zdjęcia, które zostały wykonane w Japonii, one są również pokolorowane przez tych kolorystów i ma się wrażenie, że są to zdjęcia kolorowe. Ale pokażę jeszcze Państwu taką, myślę, ciekawostkę, mianowicie książka po polsku i po tatarsku Musy Czachorowskiego, pierwsza w polskiej literaturze. Żeby nie przedłużać, są tłumaczenia na język na przykład czeski. Tłumaczył profesor Libor Martinek. To jest książka zatytułowana Piękno Salomei Kapuścińskiej, poezja. Ale mamy też tłumaczenie wierszy na czeski Czesława Sobkowiaka, gdzie wstęp pisał profesor Łukasiewicz. Profesor Łukasiewicz zmarł w marcu, a jeszcze w styczniu miał tekst do zapoznania się. Również na francuski Waldemara Okonia jeszcze jeden tom wierszy. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, bo nie na tym rzecz polega, ale wśród tłumaczeń możemy znaleźć na przykład tłumaczenia Lorki na polski. Co jeszcze? Jest antologia odrzańska. Witam tutaj profesora Białka, który znacznie się przyczynił, dlatego że jest 16 autorów niemieckich, a profesor Edward Białek tłumaczył właśnie i jakby pieczę sprawował wraz z profesorem Zyburą nad tą częścią niemieckojęzyczną, za co kolejny raz serdecznie dziękuję. I tak całkiem na koniec, proszę Państwa, w zeszłym roku klub został producentem filmowym. To jest film, gdzie występuje czwórka aktorów z Teatru Polskiego. Aldona Struzik, Monika Boli, Darek Bereski i Staszek Meski, który jest również reżyserem. To jest w oparciu o antologię odrzańską nakręcony film. Równie w zeszłym roku wydaliśmy płytę w Akwedukcie. Cel, Diany Cel, skrzypaczki zdolnej, młodej, 12-letniej wrocławianki. Ja serdecznie dziękuję. Oddaję słuchawkę. Panie Ryszardzie, bardzo dziękujemy za gościnę i otwarcie tutaj dla nas progu Klubu Muzyki i Literatury. Bardzo cieszę się, że to spotkanie ma miejsce właśnie tutaj, dlatego że tematem wiodącym tego rocznego numeru, tego numeru kalendarza jest literatura. Ale zanim o literaturze, to oddaję głos pani redaktor naczelnej, która kilka słów wprowadzenia ogólnie o kalendarzu. Proszę Państwa, ja myślę, że wszyscy się cieszymy, że pojawił się kalendarz wrocławski, dlatego że jest to pismo, które dotyczy wszystkich spraw wrocławskich, kręci się wokół spraw wrocławskich i myślę, że w przyszłości będzie niesamowitym dokumentem i zapisem tego, co działo się w naszej teraźniejszości. Kalendarz ten już jest trzeci z kolei. Gdybym mogła prosić o następny slajd. Tutaj ten kalendarz jest przygotowany już z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość. Tutaj chciałabym Państwu powiedzieć, że w zeszłym roku z okazji 65-lecia Towarzystwa Miłośników Wrocławia została podpisana umowa pomiędzy TMW i właśnie zajezdnią. Między innymi dotyczyła ona wspólnego wydawania kalendarza. Dlatego też przybrał nieco inną formę. Tutaj chciałam zaznaczyć, że na sali siedzi Maciek Szłapka, który jest naszym typografem wszystkich trzech numerów. Kalendarz tradycyjnie, jak wspomniała Kamila, ma nurt przewodni.
i oczywiście takie swoje stałe działy i ten kalendarz ma tych działów 14. Tutaj widzicie Państwo jeszcze dane statystyczne, które zostały zestawione. Kalendarz został zważony i waży 1,30 kg. Jest to tom opasły rzeczywiście z wielką ilością tekstów. To jeszcze słowo ode mnie a propos, właśnie był wspomniany Maciek Szłapka, specjalista nasz od typografii. Kto z Państwa kojarzy te stare kalendarze kwadratowe? Na pewno wiele osób. No właśnie, czy jakieś skojarzenie Państwo mają z nimi, jak patrzycie na ten kalendarz? Tak byśmy chcieli. Takie było życzenie projektanta Artura Skowrońskiego, bo on zaprojektował layout, który miał być z jednej strony wyrazem hołdu dla tych, którzy reaktywowali ten kalendarz 2 lata temu, dlatego format jest taki, jaki był w 2020 roku, ale ta okładka celowo przybrała właśnie taki kształt z lekka kwadratowy przez to zdjęcie, typografia, nad którą też Maciej pracował. To wszystko ma być nawiązaniem do tych starych kalendarzy z lat 60., 70., 80. przede wszystkim, po to, żeby pokazać ciągłość, po to, żeby oddać hołd twórcom kalendarza z tamtych lat. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że tutaj źródłem ilustracji jest bardzo bogaty zbiór ikonograficzny Ośrodka Pamięć i Przyszłość, ale także Muzeum Miejskiego Wrocławia, bo do obu tych instytucji i do ich zbiorów ikonograficznych mamy prawa. No to co, witamy serdecznie po raz kolejny autorów. Nie wszyscy do nas dotarli, ale cieszymy się bardzo z obecności tych, którzy są. I może taka szybka przebieżka przez to, co mamy w tym numerze. Nie będziemy zdradzać oczywiście wszystkiego, żeby nie nudzili się po tym Państwo przy czytaniu, ale 3 słowa o tym, co mamy. No, kalendarz wrocławski nie byłby kalendarzem wrocławskim, gdyby nie tradycyjny dział pod tytułem Kalendarium Wrocławia za miniony rok. To jest coś, co wydaje się takie nudne może na pierwszy rzut oka, tak? Bo dzisiaj powiemy, no wszystko jest w internecie, wszystko jest na Facebooku, Instagramie i gdzieś tam. No dzisiaj jest, ale za chwilę nie będzie, więc tak naprawdę to Kalendarium Wrocławia to docenią historycy za naście albo za ileś tam 10 lat. Ponieważ żyliśmy w takich, a nie innych okolicznościach, mam na myśli pandemię, no to trudno też było nie zrobić ciągu dalszego kalendarium epidemii COVID. 24 lutego też okazało się ubiegłego roku, że będzie kolejny temat w kalendarzu, bo wydarzyło się coś, co bardzo mocno zmieniło rzeczywistość. Doskonale Państwo wiedzą, o czym mówię. W związku z tym wojna, która toczy się na Ukrainie i niestety jeszcze się nie skończyła, też jest obecna na łamach kalendarza. Delikatnie, ale myślę, że wizualnie w dosadny sposób, dlatego że zaprezentowaliśmy fotogalerię zdjęć z pierwszych tygodni, jak Wrocław pomagał, co się działo we Wrocławiu. To jest fotogaleria przygotowana przez Marcina Bratkego, naszego reportażystę. No i potem zaczynamy właśnie pierwszy dział wiodący, czyli literatura. Oddaję głos Halinie. Właściwie zdecydowaliśmy się na wybór literatury jako tematu wiodącego z przyczyn, myślę, że dla nas wszystkich dosyć oczywistych. No, oczywiście Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk i tu już nie tylko zasięg ogólnopolski Wrocławia, ale międzynarodowy. Także rok 2021 został ogłoszony rokiem różewiczowskim, w związku z tym także z tego względu. No i w 2019 roku Wrocław został, UNICEF przyznał Wrocławiowi tytuł Miasta Literatury, czyli płyniemy już w tej chwili na bardzo głębokich wodach. Natomiast wybraliśmy przedstawicieli środowiska literackiego i tutaj chciałabym powiedzieć, że bardzo rozwinęliśmy ten dział, dlatego że nie tylko przypomnieliśmy mistrzów, którzy no, działali we Wrocławiu, ale także wydawnictwa, które są bardzo istotne dla ich funkcjonowania. No i także
wszystkie instytucje związane z książką. No a środowisko literackie bez krytyków, dobrych krytyków literackich nie istnieje i właśnie te wszystkie problemy złożyły się na dział literatura. Tutaj jeśli chodzi o tych mistrzów, to troszkę podzieliliśmy ten dział na literaturę związaną z kręgiem niemieckim i tutaj jest pan profesor Białek, który napisał znakomity z nami artykuł o Wilhelmie Grumbkowie, który był przewodniczącym Towarzystwa Literackiego Wschód, działał w okresie międzywojennym we Wrocławiu od 26 roku, był szefem tego towarzystwa, a potem już po wojnie, ponieważ podzielił los ludności wysiedlonej, znalazł się na terenie Niemiec i po wojnie także objął już w Wangen przewodnictwo Towarzystwa Literackiego Wschód. O tyle ważnego, że to towarzystwo nawiązało kontakt ze środowiskiem literatów polskich, nawiązało ścisłą współpracę i promowało polskich literatów właśnie na terenie Niemiec w różny sposób. Ważną postacią dla obu środowisk jest pani Monika Taubitz. Tutaj artykuł napisała doktorantka pana profesora Białka, pani Katarzyna Nowakowska. Dlaczego jest tak ważna Monika Taubitz? Bo to jest los dosyć symboliczny. Mianowicie urodziła się na Dolnym Śląsku, już jako dziecko została przesiedlona, ale gdzieś tam w swoich planach miała powrót do tej starej ojczyzny i rzeczywiście wróciła w latach 70. i no, przeżyła ogromną traumę, dlatego że to, co zostało, było dosyć obce. Ona to opisała w swoich wspomnieniach wydanych w latach 70., ale przeszła ogromną ewolucję i już jako przewodnicząca właśnie Towarzystwa Literackiego Wschód pielęgnowała kontakty z polskimi uczelniami. Przyjeżdżała do Wrocławia i oswoiła Wrocław. Pozwolicie państwo, że ja przeczytam fragment wiersza pani Moniki Taubitz, który właśnie bardzo symbolizuje te przemiany, które przeszła. Także i moje sny wędrują czasami cicho po domu, szukają izby, w której niegdyś przerwane w przerażeniu nie potrafiły uratować mojego dzieciństwa. Nie lękaj się, myśli tych, którzy byli przed tobą, są przyjazne, nie zazdroszczą ci twojego losu, a zwraca się do pani Elżbiety, która mieszka w jej domu w Żelaźnie. Także ze swoimi lokatorami domu w Żelaźnie nawiązała przyjazne kontakty. To teraz tak, trochę było o niemieckiej literaturze, musiało być też trochę o tej polskiej od 1945 roku. Tutaj zaczynamy od tekstu pani doktor Joanny Chytrek-Chryciuk o Annie Kowalskiej, ale nie tylko o niej, bo także o tych, z którymi się przyjaźniła, o tych, z którymi mieszkała. Tymoteusz Karpowicz, kolejna postać bardzo mocno związana z Wrocławiem, rzuca się w oczy między innymi 1 listopada, kiedy odwiedzamy cmentarze. Na cmentarzu Osobowickim jego grób naprawdę się wyróżnia. Nie wszyscy wiedzą, że bardzo mocno był związany z Wrocławiem. Tutaj studiował, tutaj zrobił doktorat na naszym uniwersytecie.
Pan Tadeusz Różewicz, wystawa, która odbyła się we Wrocławiu. Mamy, oczywiście ona już nie jest teraz dostępna, ale mamy w kalendarzu wrocławskim świadectwo tej wystawy. Bardzo bogato ilustrowany tekst pani marszałek. Kto był na wystawie, no to wie, jak wyglądała, a kto nie był, no to może się dowiedzieć właśnie z tego tekstu. Dlaczego pan Tadeusz Różewicz gości? No dlatego, że tak jak Halina wspomniała, mieliśmy rok Różewicza. Jeżeli mogę teraz. I właśnie teraz, Halina, więcej o rozmowie z panem profesorem Wojciechem Browarnym, wybitnym specjalistą w tej tematyce. Bardzo polecam państwu tę rozmowę Roberta Gawłowskiego z profesorem Wojciechem Browarnym, który się specjalizuje w twórczości Różewicza, jest autorem kilku opracowań na ten temat. I profesor Browarny próbuje odpowiedzieć właściwie skąd ten głód Różewicza, bo rzeczywiście najpierw kilka słów poświęca temu, co się działo we Wrocławiu i zwraca uwagę na takie bardzo istotne wydawnictwa, które się ukazały, przede wszystkim korespondencja, dialogi, listy Różewicza z Czesławem Miłoszem po opracowaniu Emila Pasierskiego, cała korespondencja z Woglerami, z Nowosielskimi. I tutaj Różewicz z jednej strony jawi się jako dosyć niezależny twórca i właściwie nie czuje żadnych kompleksów wobec naszego noblisty, a z drugiej strony troszkę ta korespondencja pokazuje Różewicza jako człowieka. W latach 60. i 70. on właściwie już przeprowadzony z Glinianej na Januszowicką, nie bardzo się kontaktował. Był na uboczu, niechętnie. Zrażało go wszystko, co się działo dookoła. W latach 90. prowadził bardziej intensywne życie towarzyskie, nawiązał kontakty i tutaj takie osoby, które bardzo chętnie widział w swoim otoczeniu, to przede wszystkim Goethe Stankiewicz. I właśnie kiedy Kamila pokazywała zdjęcia z wystawy w Muzeum Pana Tadeusza, to tam widoczne były takie figury ceramiczne w autorstwa pani Hanny Kłapci. I tutaj podobno Różewicz przeczytał Franza Hebla i tam Hebel, no, troszkę żartując, napisał, że zwykli ludzie w głowie mają kwadraty i trójkąty, natomiast artyści mają koła, kule. I zadał temat Goethowi Stankiewiczowi, razem opracowali miedzioryt. Poza tym przyjacielem Różewicza był Jan Stolarczyk, który wiadomo, że w wydawnictwie literackim opracował, wydał jego dzieła. Byli też bardzo zaprzyjaźnieni. Różewicz interesował się filmem i zaprzyjaźniony był ze znanym wrocławskim greckim producentem z Jotasem. No i bardzo lubię tę anegdotę, ponieważ zaprzyjaźnił się także z prezydentem Dutkiewiczem w latach 90. i podobno zamęczał Dutkiewicza rozmaitymi telefonami dotyczącymi porządku w mieście. A to tu nie zostały wyniesione śmieci. Dutkiewicz grzecznie odpowiadał i natychmiast przyjeżdżały odpowiednie służby, ale też zadzwonił kiedyś do prezydenta i powiedział, że na Januszewickiej została otwarta agencja towarzyska, a Dutkiewicz zdębiał i zapytał, czy mają zlikwidować. Na to Różewicz odpowiedział, nie, ale niech się panienki moimi wierszami nie reklamują.
Także myślę, że a głód Różewicza, bo rzeczywiście te wszystkie wystawy, spektakle teatralne, to było mnóstwo publiczności, wszyscy się interesowali. Ja myślę, że po prostu to była potrzeba wielkiego autorytetu, a ponieważ tych autorytetów w określonych czasach nie było aż tak wiele, to myślę, że Różewicz, który jednak w swoich utworach bardzo mocno odcinał się od rzeczywistości, w której żyliśmy, tym autorytetem był. Także dziękuję. Ale nie samym Różewiczem wrocławska literatura stoi, dlatego co jeszcze mogą Państwo znaleźć na łamach naszego kalendarza? Rafał Wojaczek, kolejna postać związana z Wrocławiem. Nie będę sobą, jak nie dodam, gdzie jest pochowany, czyli na cmentarzu Świętego Wawrzyńca. Grób bardzo często odwiedzany, jedna z ciekawszych postaci tam pochowanych. Henryk Worcel, czyli Kurtyka, też sąsiad Wojaczka z tego samego cmentarza. Bardzo mocno związany z Wrocławiem, z okolicami Placu Grunwaldzkiego. Tutaj znajdą Państwo też te wszystkie informacje. Chodzi jeszcze o Worcela, to przyjechali tutaj na Dolny Śląsk i osiedlili się Worcelowie w okolicach Lądka. A ponieważ Worcel portretował ludność skrzynki, w której mieszkał, mocno naraził się miejscowym i tak ciągle sporządzali mu manto, także w 1950, dlatego mamy Worcela we Wrocławiu, w 1957 roku osiedlił się w okolicach Placu Grunwaldzkiego i rzeczywiście ten Wrocław, który tak nie do końca był jego miastem, jednak nieźle sportretował okolice Placu Grunwaldzkiego i przede wszystkim różne knajpki znajdujące się wzdłuż ulicy Nowowiejskiej, między innymi Obywatelską. Mamy też we Wrocławiu Olgę Tokarczuk, jak wiadomo, i laureatkę Nagrody Nobla, ale też honorową obywatelkę Wrocławia. O niej też tekst można znaleźć. Ebek Hartmok, no trudno, żeby w kalendarzu poświęconym literaturze pozycje Marka Krajewskiego nie zagościły, więc tutaj mamy takie krótkie opracowanie. Ja muszę powiedzieć, przepraszam, że oba te artykuły, to znaczy o Worcelu i właśnie o Eberhardzie Mogło, o Krajewskim, napisali pracownicy Muzeum Miejskiego Wrocławia Młodzi, z czego się bardzo cieszę. Jeden Ewa Pluta, drugi... No masz, wyleciało mi z... Właśnie. Mateusz Magda. Tak, jest Wrocław przedstawiony jako miasto poezji w tekście Anny Maciejewskiej. Trudno mówić o literaturze i nie powiedzieć o Odrze, tej Odrze czasopiśmie, więc nie kto inny jak Mariusz Urbanek zaprezentował 60 lat Odry. Skoro Odra, no to trudno, żeby zabrakło Zbigniewa Kubikowskiego. Tutaj tekst pani profesor Doroty Heck z Instytutu Filologii Polskiej. Kolejny tekst pracownika wrocławskiej polonistyki, pana Pawła Mackiewicza, o Jacku Petelenzie Łukasiewiczu, który zmarł. Miał to być tekst taki wspomnieniowy, a jest tekstem poświęconym twórczości też pana profesora, dlatego że Paweł Mackiewicz, który napisał ten tekst, jest uczniem pana profesora, jest też, no przyjaźnili się, jest opiekunem jego spuścizny. Tak jak Halina powiedziała na wstępie, też no, nie tylko literatów przedstawiamy, ale też to, co się dzieje dookoła, więc skoro była Odra, no to zaprosiliśmy też twórców, żeby napisali kilka słów o formacie literackim obecnym we Wrocławiu od wielu lat. I tu muszę powiedzieć, że kolejna pracownica Muzeum Miejskiego, pani Ania Saj, Kania Saj, napisała o formacie literackim i no format ukazuje się od 2021 roku, ale to jest takie ogromnie ważne pismo literackie wrocławskie, dlatego że skupia mniej może znanych, ale dosyć wybitnych wrocławskich literatów, takich jak Andrzej Więckowski, Krzysztof Rudowski i wreszcie inicjator tego całego założenia, Andrzej Saj, który jest człowiekiem renesansu, bo nie tylko znakomitym wydawcą, redaktorem, krytykiem sztuki, ale także znakomitym poetą.
I ostatni numer, drugi formatu literackiego, jest bardzo ciekawy, dlatego że dotyka mitu orfejańskiego i na różne sposoby mit orfejański jest pokazany i w utworach poetyckich, między innymi Urszuli Benki, znakomitej, ale też właśnie drobniejszymi esejami. Nie wszyscy może we Wrocławiu wiedzą, że mamy coś takiego jak Wrocławski Dom Literatury. Temu właśnie służy tekst pana Waldemara Mazura, który przybliża dzieje tej instytucji, jej działalność, to co się dzieje. A myślę, że wszyscy wiemy, czym są targi książki we Wrocławiu, promocje dobrych książek. Stamtąd wychodzi się zawsze z torbami pełnymi książek i właśnie pani Aleksandra Konopko zaprezentowała nam te targi. I dział literatura zamykamy takim tekstem pod ciekawym tytułem Literaci na ulicach. Tutaj troje autorów, członków Towarzystwa Miłośników Wrocławia, dokładniej Komisji Nazewnictwa Ulic, prześledzili państwo historię nadawania nazw ulic i wyłuskali dla czytelników różne ciekawostki, pokazali, jacy literaci patronują wrocławskim ulicom. Tak jak powiedziała Halina, mamy też, no trudno pisać o literaturze i nie zaprezentować rozmaitych wydawnictw, więc kilka takich w kalendarzu tegorocznym prezentujemy. Wydawnictwo Solineum. No, trudno sobie wyobrazić Wrocław bez tego wydawnictwa. Via Nova. Myślę, że nie tylko mi łza się kręci wokół, w związku z faktem, że Via Nova kończy swoją działalność. Bardzo zasłużone wydawnictwo. Państwo Klimkowie wiele dla Wrocławia zrobili. Myślę, że też książki, jak tu wszyscy jesteśmy, to książki wydawane przez Via Nova znamy. Oficyna Atut gości na łamach naszego kalendarza nie tylko w tym miejscu, gdzie jest opisana historia tej oficyny, ale też właśnie często ich okładki, ich książek pojawiają się jako ilustracje do wielu innych tematów, dlatego że profil wydawnictwa prowadzonego przez pana Witolda Podedwornego jest taki, a nie inny. MK. Jeżeli można, to jeszcze chciałam tutaj może podkreślić, że wydawnictwo Atut przejęło trochę funkcję Solineum i że zwróciło się właściwie do, ma bardzo szeroki program humanistyczny i zwróciło się do niemal wszystkich instytutów humanistycznych uniwersytetu i te instytuty współpracują i przy okazji znamy bardzo dokonania pana profesora Białka, ale przyznam, że jak przeczytałam artykuł i w artykule ilość zainicjowanych przez niego wydań rozmaitych pism naukowych Instytutu Germanistyki, to byłam pod wrażeniem, włącznie z serią Orbis Linguarum, której towarzyszy seria książkowa, ale także profesor Chałup, profesor Kunicki, który całą serię wydań o Ślęży, czy profesor Przerwa z Instytutu Historii z kolei Srebrna Góra, czy wreszcie profesor Harasimowicz, znakomite pozycje, Biblioteka Wrocławska. Także no, nic dziwnego, że w 2013 roku wydawnictwo otrzymało Kulturpreis Schlesien. Więc tak, mamy wydawnictwo Atut, mamy wydawnictwo MK. Bardzo ważne dla Wrocławia, nieduże, ważne dlatego, że wydaje książki popularno-naukowe o Wrocławiu. Ważne też dla Towarzystwa Miłośników Wrocławia, dlatego że rozmaite pozycje powstające w kręgu towarzystwa tam były wydawane i to właśnie Krzysztof Głuch, właściciel tego wydawnictwa, podjął się wydania, wydrukowania tego pierwszego reaktywowanego przez Halinę wspólnie z panem prezesem kalendarza. Akwedukt to wydawnictwo tak związane tutaj z Klubem Muzyki i Literatury, o którym pan Ryszard Sławczyński opowiedział. Mamy też artykuł o wydawnictwie, którym mam przyjemność ja kierować, czyli wydawnictwo Ośrodka Pamięć i Przyszłość.
A my jesteśmy wydawnictwem i naukowym, i popularno-naukowym, ale w tym miejscu chciałabym Państwu przedstawić jedną osobę, bardzo ważną dla naszego wydawnictwa, bez której ten kalendarz też by się nie ukazał, bo to, że są autorzy, to, że są redaktorzy, wszystko okej, ale jeszcze ktoś musi nas wszystkich trzymać w garści, pilnować, żeby to wszystko się udało. I bardzo proszę, żeby się pokazała Gabrysia. Tam schowana w kąciku. Tak, Gabrysia jest moją prawą ręką, lewą też, i głową, i pamięcią, i moim notesem, i wszystkim. To, że kalendarz się ukazał w zeszłym roku, to, że udało się połączyć te siły, tak jakby to było też trudne zadanie. Towarzystwo pracuje na swój sposób, zajezdnia jako wydawnictwo, instytucja publiczna, my pracujemy na swój sposób. Trzeba było to wszystko jakoś połączyć, zebrać w całość, zadziałać. To jest zasługa Gabrysi, że ten kalendarz mamy. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie wcześniej. Chcemy go zrobić na Święto Wrocławia. Już Gabrysia pilnuje tego, żeby się udało. Także to tyle o nas. No i zaczynają się działy stałe, takie, które zawsze są obecne w kalendarzach wrocławskich, bo dokumentują to, co się dzieje we Wrocławiu. Proszę Państwa, my jeszcze staramy się jakoś tak uświadomić wykorzystanie starych, czasami zabudkowych budowli wrocławskich do nowych celów. Temu był poświęcony zeszłoroczny kalendarz, ale jeszcze nam pewne instytucje zostały, takie jak Muzeum Sztuki Współczesnej, znakomicie prowadzone przez panią Sylwię Karbot. I to jest zupełnie niezwykłe muzeum. Losy bunkra, który powstał w 1942 roku i był początkowo bunkrem dla około 2000 osób, służył jako schron. W 1945 roku był lazaretem, a niemal do 2007 roku pełnił funkcję rozmaitych magazynów, jakichś sklepów, w latach 90. hurtowni, a nawet jakiegoś pubu. I wreszcie ktoś wpadł na pomysł, że to jest zbyt ciekawy i cenny dla miasta obiekt architektury i że należy go wykorzystać. I rzeczywiście w 2007 roku już zrealizowano pomysł powołania Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu. Muzeum właściwie jedno z najmłodszych, bo istnieje 10 lat. A niesamowicie prężnie działa. Niedawno to muzeum wydało katalog, który jest zbiorem dokonań 70 wrocławskich artystów, rzeczywiście wybitnych, i właściwie zajmuje się dokumentowaniem sztuki aktualnej. Wszystko, co się dzieje, wszystkie jakieś nowe nurty, które się pojawiają we wrocławskim środowisku plastycznym, Muzeum Sztuki Współczesnej dokumentuje, ale też dokumentuje i zbiera rozmaite archiwa artystyczne, między innymi Jerzego Ludwińskiego. A kalendarz wrocławski dokumentuje to, co się dzieje we Wrocławiu, dlatego nie mogło zabraknąć tekstu Jagody Łagiewskiej o takiej dużej wystawie Artyści w obronie planety, bogato też ilustrowany. Mój szef ma zdolną córkę po prostu. Bogato ilustrowany tekst. Abakanowicz. Słynna wystawa, o widzę kiwające głowy, czyli Państwo zapewne byli na tej wystawie, a kto nie był, to polecamy tym bardziej. Też ciekawa, nietypowa wystawa pani Bogny Kozery-Radomskiej. Tutaj relacja pani Bożeny Grzegorczyk. O właśnie, a tutaj no i tekst. Gościmy pana profesora Deglera, prosimy go do nas, dlatego że jest żywym eksponatem Muzeum Teatru we Wrocławiu. I skoro mamy możliwość, żywy eksponat, poprosić o kilka słów. Ja bez mikrofonu. Nie. Trzeba, bo się nie nagra. Aha. Zapraszam, żeby. Dobry wieczór Państwu. Historia powstania Muzeum Teatru we Wrocławiu sięga lat 60. i muszę tu wspomnieć nazwisko Ireny Rzeszowskiej,
która była sekretarzem Towarzystwa Przyjaciół Teatru, ja jego prezesem, i ona zasygnalizowała, że odchodzący z Wrocławia Jerzy Krasowski, wybitny reżyser, zabiera ze sobą do Krakowa sztandary Hasiora, wspaniałe, które były dekoracją do Don Juana, który on tutaj wyreżyserował. Jednocześnie w tym samym czasie opera wystawiła do sprzedaży kostiumy z lat 45-47. Dzięki naszej interwencji udało się te eksponaty zatrzymać. Ale wtedy, pomyśleliśmy już wtedy o tym, żeby stworzyć Muzeum Teatru. Lata 60. to są najszczęśliwsze chyba lata wrocławskiego życia teatralnego. Wiemy, jakie tutaj były wyjątkowe zjawiska, poczynając od Grotowskiego, Tomaszewskiego, wybitnych reżyserów i tak dalej, i tak dalej. Dokumentowała ich twórczość i działalność wystawa, którą zorganizowaliśmy, 30 lat życia teatralnego we Wrocławiu. Wtedy to było w tych salach pod wzgórzem Partyzantów. I teatry, które nam dały te liczne eksponaty, nie chciały ich przyjąć. Mówi, to zostawcie dla siebie, tylko nie było gdzie tego pomieścić. Zwracaliśmy się do władz Wrocławia wówczas o to, żeby przeznaczyć jakieś pomieszczenie właśnie na pokazanie ważniejszych zjawisk teatralnych we Wrocławiu. Ale zawsze był ten argument, nie ma pomieszczenia. Udało się tylko te eksponaty, które otrzymaliśmy i które jeszcze dalej ofiarowali nam liczni miłośnicy teatru, a także kolekcjonerzy, jak Tunio Dziedzuszycki, ulokować w takim małym pomieszczeniu w ratuszu i kierowała tym działem pani Madejska. Na pewno część Państwa pamięta ją, prawda? Sytuacja zmieniła się dosyć diametralnie w momencie, kiedy, muszę tak to powiedzieć, zmarł Tomaszewski, Henryk Tomaszewski, który zgromadził ogromną kolekcję lalek i zabawek, liczącą, trudno to właściwie określić, ale około chyba 2000 eksponatów. Część tych eksponatów podarował Muzeum w Karpaczu i tam jest oddział, prawda, właśnie Muzeum Henryka Tomaszewskiego, a resztę nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. To zostało zlokalizowane w piwnicy i wtedy rozpoczęliśmy z panią Małgorzatą Bruder, kierownikiem takiego działu teatralnego w Muzeum Miejskim, starania o właśnie pomieszczenia dla muzeum. Zawsze był ten argument, nie ma miejsca, nie ma miejsca. Ale nasz upór sprawił, że zobaczyliśmy, iż kończy się remont części Pałacu Królewskiego na Placu Wolności. I wtedy ja udałem się wraz z panią Małgosią do prezydenta Dudkiewicza, który widząc mnie już na progu powiedział, proszę panie profesorze, nie ma miejsca, nie mam pomieszczenia. Ale ja powiedziałem, ale my mamy. Jak to? No właśnie skrzydło Pałacu Królewskiego. No tak, ale ja przeznaczyłem to dla kupców. To oni sobie kupią. A my nie możemy tego zrobić. I kiedy przedstawiliśmy mu cały plan, jak to muzeum będzie funkcjonować i tak dalej, i że tam znajdą się zbiory Henryka Tomaszewskiego, prezydent Dudkiewicz wyraził zgodę. I proszę Państwa, 5 lat temu, właściwie już minie, bo to 27 marca ubiegłego roku, otworzyliśmy właśnie Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego, albowiem w tym muzeum znalazły się wszystkie pozostałe właśnie
eksponaty, zbiory Henryka Tomaszewskiego. Na pierwszym piętrze znajdziecie Państwo odtworzone jego mieszkanie. Następnie są sale przeznaczone właśnie na te wspaniałe lalki, które zbierał z całego świata. On niczego nie kupował. Podczas tych licznych wyjazdów po całym świecie jego pierwszą takim właśnie marszrutą były na targowiska. No. I tam kupował wyłącznie lalki i zabawki. To są wspaniałe lalki z całego świata. I Państwo będziecie mogli zobaczyć zarówno jego apartament, znaczy mieszkanie otworzyliśmy, a także właśnie te zebrane lalki. Proszę Państwa, Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego jest najmłodszym muzeum polskim. Historia muzealnictwa teatralnego sięga drugiej połowy XIX wieku. Nie będę tutaj robił wykładu, bo to jest długi wykład. W każdym razie jest ono świadectwem naszej troski o to, co jest sztuką teatru. Teatr bowiem jest tą sztuką, która jest najbardziej ofiarną sztuką ze wszystkich, jakie są i jakie stworzył człowiek. Albowiem po jego dziełach zostają tylko dokumenty. Mniej bardziej wiarygodne. Oczywiście, można powiedzieć, no są sfilmowane i filmuje się właśnie wybitne spektakle. Ale to jest tylko dokument. Teatr powstaje w żywym kontakcie między aktorami a publicznością. Żeby go zobaczyć, trzeba iść do teatru. I wtedy to dzieło rodzi się na naszych oczach. Ale tym bardziej ważna jest dokumentacja teatralna. Wszystko, co się da zgromadzić, co może być potem źródłem badań historyków teatru, odtwarzających nieraz bardzo skrupulatnie przedstawienie teatralne i w ogóle życie teatralne. Także mój apel na koniec jest taki, jeśli Państwo macie jakiekolwiek programy teatralne, afisze, jakieś zdjęcia, broń Boże, nie wyrzucajcie tego. Wszystko przyjmujemy i będzie to w miarę możliwości eksponowane. Muzeum jest żywe i to nas bardzo cieszy, albowiem systematycznie pokazujemy rozmaite wystawy. W tej chwili jest piękna wystawa heliografów Dudka pokazujących aktorów wrocławskich. Serdecznie Państwa zapraszam do Muzeum Teatru na Placu Wolności. Ja tam mam zawsze stały dyżur od godziny 13 do 14 w każdy czwartek. Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje lektury jakiejś książki teatralnej, to ja oddałem do muzeum 2500 książek teatralnych i w tym moim gabinecie można sobie spokojnie przeczytać. Przychodzą studenci i to mnie najbardziej cieszy właśnie, kiedy potrzebują książki teatralnej. Ale także zapraszam do rozmowy o teatrze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu. Panie profesorze, bardzo dziękujemy. Gratulujemy uporu, bo to dzięki pana uporowi Wrocław dostał Muzeum Teatru. Spełniło się moje marzenie. Mogę powiedzieć, że w tym znaczeniu jestem szczęśliwy. Wiem, miałam przyjemność być na otwarciu. Relacjonowałam wtedy otwarcie. To było niesamowite. Pamiętam, jak ludzie też reagowali, kiedy pan został wtedy tam przedstawiony jako żywy eksponat. Tak, zachęcam. Książki pana profesora, które tam zostały przekazane, rzeczywiście robią ogromne, ogromne wrażenie. Także mamy Muzeum Teatru. Też piękny tekst, oczywiście wspaniałe pióro. Pan profesor słynie z lekkiego pióra, więc świetnie się czyta tekst, ale też jest pięknie ilustrowany bardzo ładnymi zdjęciami, znowu pozyskanymi z Muzeum Miejskiego Wrocławia. Nauka i oświata to taki dział, który zaczynamy od tekstu naszego pisarskiego duetu historyków medycyny, Dariusz Lewera i Krzysztof Wronecki, pan profesor Krzysztof Wronecki, o pionierach wrocławskiej światowej medycyny.
Tych najdawniejszych mamy Mikulicza Radeckiego, mamy Otfrida Förstera i jeszcze paru innych też mniej znanych. Jubileusz obchodziła Biblioteka Ossolineum, także tekst pani Doroty Sidorowicz-Mulak też zagościł na łamach kalendarza. Też taka przebieżka, że się tak wyrażę, przez całą historię biblioteki. Swój jubileusz obchodziło też archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, archiwum sięgające czasów jeszcze niemieckich, i tutaj tekst pana doktora Rafała Nowakowskiego, do niedawna kierującego tym archiwum, przybliża dzieje i tłumaczy, dlaczego pewnych dokumentów dzisiaj nie znajdziemy w tym archiwum, mam na myśli tych niemieckich. Na dziedzińcu archiwum przy ulicy Szewskiej jest zmurowana tablica poświęcona panu profesorowi Teofilowi Modelskiemu, który właściwie stworzył to archiwum, i trzeba powiedzieć, że uratował zbiory niemieckich dokumentów Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma i Szkoły Technicznej we Wrocławiu. Także trzeba powiedzieć, że jest ponad 2000 teczek dotyczących profesorów Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma. Znakomite źródło i znakomite źródło ikonografii do dziejów Uniwersytetu, dlatego że też była skrupulatnie gromadzona. Jest album zdjęć profesorów Uniwersytetu. Dużo z tych zdjęć zobaczymy właśnie chociażby w tekście pana profesora Wroneckiego i Lewery, bo zdjęcia profesorów medycyny przedwojennej są właśnie w dyspozycji archiwum. Ciekawostkę, tak troszeczkę może odkryję rąbka tajemnicy, w trakcie badań prowadzonych w ostatnim czasie w Ośrodku Pamięć i Przyszłość, czyli w Zajezdni, udało nam się odkryć, co w czasie wojny mieściło się w gmachu, w którym dzisiaj siedzibę ma archiwum. Jest to bardzo tragiczna historia. A po szczegóły zapraszam w wakacje, wtedy będzie nasza najnowsza książka i tam wyjawimy ten sekret. 30-lecie szkoły Amigo, szkoła obchodząca swój jubileusz, bardzo zasłużona dla Wrocławia w wielu dziedzinach. Jakich? Historia osób, które zakładały tę szkołę i tam pracują w tym tekście. Odra. Wbrew pozorom stwierdziliśmy, że temat Odry bardzo bliski jest literaturze z różnych względów, chociażby semantycznych. Miesięcznik Odra, no więc postanowiliśmy też do Odry podejść w taki komputer sposób. Odra. Komputer Odra, tak, ale postanowiliśmy w taki sposób bardziej wodny, rzeczny podejść. Tutaj tekst wicedyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość Wojciecha Kucharskiego otwiera ten dział. Odra Most, Odra Granica to krótka relacja z wystawy, bardzo krótkiej, ale bardzo niezwykłej, która odbyła się w zeszłym roku w Centrum Historii Zajezdnia. Właśnie wystawa niekoniecznie pokazująca Odrę jako rzekę w takim sensie przyrodniczym, ale nieco innym, historycznym, politycznym. Czego dotyczyła i co znajdą Państwo w katalogu, to o tym w tekście. W zeszłym roku Wrocław żył ćwierćwieczem wielkiej powodzi. 25 lat wielkiej powodzi, dlatego też musieliśmy odpowiedni tekst zamieścić w kalendarzu, chcieliśmy przypomnieć to, co się wydarzyło, i tutaj tekst pana Tomasza Kazubka, ilustrowany zdjęciami, które znajdują się w Muzeum Miejskim Wrocławia, przypominający, co się 25 lat temu działo. I tekst pana Ryszarda Majewicza, którego serdecznie witamy, tam sobie siedzi w ostatnim rzędzie. Tekst, który chyba jest najobszerniejszym tekstem i zawiera największą liczbę zdjęć, tekst poświęcony urządzeniom hydrotechnicznym. Trudny temat, ale dzięki temu tekstowi, dzięki obszernej ikonografii, rzeczywiście laik nie zajmujący się tym tematem ma szansę dowiedzieć się wiele na ten temat. No i też rzecz obecna we Wrocławiu, bardzo popularna, Hydropolis, popularne miejsce wycieczek, też tutaj na łamach kalendarza zagościło. Kalendarz nie byłby kalendarzem, gdyby nie było tekstów poświęconych historii Wrocławia, więc też krótki dział. Kilka tekstów historii Wrocławia i myślę, że czy jest pan Andrzej Wodziński, czy przybył? Bardzo prosimy, panie Andrzeju, dlatego że chcemy państwu przedstawić kolejnego bardzo oryginalnego
autora, który przybliżył zupełnie nieznane fotografie Wrocławia z 1860 roku. A chcę powiedzieć, że droga życiowa pana Andrzeja Wodzickiego jest dosyć nietypowa, bo jest technikiem geodetą, ale założył w latach 80. zespół Easy Rider i był znanym wrocławskim muzykiem. Ale zainteresował się ikonografią Wrocławia i z iście benedyktyńską pracą przejrzał jeszcze wówczas w bibliotece na Piasku, dzisiaj już przy Joliot-Curie, czasopisma ilustrowane. Bardzo prosimy, panie Andrzeju, o parę słów na temat tych nieznanych i sensacyjnych odkryć. Serdecznie dziękuję. Dobry wieczór państwu i przede wszystkim chciałbym wyrazić radość z tego, że osobiście poznałem panią redaktor Okulską. Rozmawialiśmy tylko przez telefon w trakcie realizacji tego tomu. No i muszę powiedzieć, że byłem ujęty otwartością i pozytywnością pani, mimo że tylko rozmawialiśmy przez telefon. Także byłem bardzo optymistycznie nastawiony do przedsięwzięcia. Ja może zacznę od... Ja się przedstawiłem w artykule już na początku. Zastanawiałem się, czy to wypada, czy nie wypada, ale pomyślałem sobie, że lepiej niż inaczej. Zacznę może od motta Horacego, że nieznany przychodzę i czytaniem oczy otwieram. No, tak mi się to pasowało, ponieważ tu jest taki kalambur mały, którego nie wyjaśniam. Ja napisałem tylko, że to, stąd motto, że jestem miłośnikiem tylko i wyłącznie miłośnikiem. I jestem muzykiem, a to jest dla mnie, historia jest dla mnie tylko zabawą przyjemną i pożyteczną. Kalambur polega na tym, że motto pochodzi ze strony tytułowej czasopisma Zabawy przyjemne i pożyteczne oryginalnie, tylko tam jest po łacinie. To może na początek. Właściwie wszystko wyjaśniłem tam. Czułem przez... To się zaczęło w 1984 roku, kiedy tutaj nie ma o tym nic. Była wystawa fotografii i po prostu jak to zobaczyłem, to było pod flafonem, to dostałem takie jakieś zauroczenia ikonografią wrocławską. No i to się zaczęło i stwierdziłem, że muszę się zapoznać z całością oficjalnych zbiorów, żeby wiedzieć, czego potem ewentualnie, co doceniać szczególnie. I tak się zaczęło. I to wszystko się działo w 1984. Potem w 1984 przejrzałem wszystkie oryginalne fotografie na Piasku w bibliotece. Natomiast w 1987 wziąłem się właśnie za te benedyktyńskie przeglądania tych czasopism wszystkich, które wydawało mi się, że są tam ujęte w tym indeksie, śląskim indeksie ikonograficznym pani Rechmanowej. Natomiast samo jedno krótkie zdanie, co przedstawia ilustracja, nie mówi wszystkiego, bo nie widać dokładnie, co tam widać na nich. Więc sobie wybierałem na swoje potrzeby to, co mnie tam najbardziej interesowało i okazywało się, że miałem rację. Po prostu nieraz opis, że to przedstawia, to będzie ciekawe, okazuje się, że to nic ciekawego. Natomiast inne krótkie określenie, że to jest plac taki czy taki, okazuje się, że tam widać różne rzeczy, których na żadnym innym zdjęciu nie widziałem, nawet z tych oryginalnych. No właśnie, co widać na zdjęciach? Właśnie. Aha. Do przeczytania. Nie, to o tym to już opisałem, to każdy może przeczytać. Pięć. Pięć.
Ja chciałem powiedzieć, że jeszcze dlaczego tak późno, bo to był 87 rok i ja z tym tak, z tą świadomością wyglądało tak, że ja myślałem, że no, historycy na pewno wiedzą o tym. Cały czas, że to się i patrzyłem na nowości wydawnicze i cały czas a patrzyłem. Historycy nie wiedzieli, czy czego nie wiedzieli, panie Andrzeju? Czy jest ta opera, czy jej nie ma, tego zdjęcia. No właśnie. I tak dalej. I w końcu w 2003 roku, będąc z tym cały czas, z tym jakimś tam takim imperatywem wewnętrznym, jakby Kant powiedział, kategorycznym, czy coś, tego jakiegoś obowiązku spełnienia wobec ludzkości. Przepraszam, że to, ja wiem, że to brzmi trochę zabawnie, tylko mówię, coś z tego było. Coś z tej filozofii było w tym, bo czułem to. I mówię, to skoro znowu nie ma, przejrzałem kilka nowości, to było akurat, to się działo w Rynku 6 w księgarni Ossolineum, obejrzałem kilka nowości wrocławskich. Mówię, no to nie ma nic, nie ma, i przede wszystkim nie tylko same ilustracje, ale również zawsze bibliografie. I nigdzie nie było przede wszystkim źródła, czyli Schlesische Illustrierte Zeitung. I pomyślałem sobie, no przynajmniej spróbuję. Poszedłem do Muzeum Miejskiego w Ratuszu Starym. Tam pan Juliusz Woźny cały czas przy telefonie, przyszedł pan Łagiewski, pokazałem mu to, bo miałem dla siebie zrobione takie reprodukcje z aparatem zwykłym. Ale pan Łagiewski popatrzył tak i że zaraz przyjdzie pani, że to przyjdzie pani, za chwilkę przyjdzie pani i poczekałem. Myślę, że wiem, która to była pani, ale nie chciałbym się pomylić. Która to była z pani? To nie ja. Możliwe, no nie wiem, czy mogła być pani Smolak. No naprawdę, jeszcze nie znałem osób. Przepraszam, bo czas nam się trochę kończy, no więc dobrze. Jeżeli możemy powiedzieć na przykład o operze, dlaczego jest to zupełnie nieznany widok? No i skierowano mnie właśnie do tego Towarzystwa Miłośników Wrocławia i w końcu efekt jest. Teraz gmach opery był znany z różnych ilustracji, z wielu ilustracji, o czym piszę zresztą. To znaczy my wszyscy znamy widok opery projektu Lidekego już po pożarze. Tak, po sesja polega na tym, że na zdjęciu, które znalazł pan Andrzej, jest opera projektu Langhan. Langhansa. Tak, oryginalnie tak jak on ją zaprojektował. I ja tam wyłożyłem szczegóły komparatystycznie, porównałem to z fotografiami, które jest więcej już po tego wersji Lidekiego. I tam wyłożyłem, że tych. To zachęcamy Państwa do przeczytania, a do Pana mam prośbę. Czy jak znajdzie Pan kolejne takie widoki, to może nam Pan obiecać, że przyjdzie Pan do nas i zagości Pan na łamach kalendarza wrocławskiego z kolejnymi takimi widokami? No to jest niewykluczone. No to życzymy Panu sukcesów i powodzenia w poszukiwaniu. Ja właśnie napisałem, że w tym Schlesische jest bardzo dużo ilustracji, ponieważ ono było niewykorzystywane, więc tam jest tego no, multum po prostu. Już na przykład myślałem o tym, żeby napisać o dwóch ilustracjach przedstawiających Kreuzhof, czyli te komandorie Joannitów. Mm-hmm. To są dwa widoki, które są od północy, nieznane zupełnie. Proszę nie zdradzać, to zaraz po spotkaniu porozmawiamy na temat tekstu do tegorocznego kalendarza. Ja tam wspomniałem, bo tak chciałem to się podzielić z jakimiś takie dałem punkty, że co tam może być. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo, nie jestem mówcą. Wielkie brawa za z mikrofonem dokonanie takiego odkrycia. Aparat chyba pana, tak? Mamy obcokrajowców też w gronie autorskim. Proszę Państwa, zaprzyjaźniony jest z nami pan Roland Miller,
który był wiceszefem Zamku Królewskiego w Dreźnie, zainteresowany bardzo historią Dolnego Śląska i Wrocławia. I tak w dwóch słowach, po prostu zupełnie nieznana historia organizacji Sztandar Rzeszy Czerwono, Złoto, Czarny. Jak mówię, zawsze jest lekki dreszcz, jak mówimy o nazwie tej organizacji, a tymczasem okazuje się, że to jest organizacja, która bardzo propagowała idee demokratyczne i dobrosąsiedzkie stosunki z Polską. Roland Mirler odnalazł nagrobek Hansa Aleksandra, który był przewodniczącym tej organizacji na cmentarzu przy ulicy Lotniczej i we wrześniu odbędą się uroczystości, ponieważ ten monument zostanie odnowiony i w ten sposób będzie uczczona 80. rocznica jego śmierci. No też staramy się pokazać bardzo prężne firmy wrocławskie, takie jak Archicom, który jest rzeczywiście niesamowity i który też stara się w swoich projektach architektonicznych uwzględniać przeszłość historyczną parceli. Na przykład ostatnio zagospodarował browary dolnośląskie. Ja muszę Państwu powiedzieć, że zawsze się dziwię, że takie przedsiębiorstwo jak browary dolnośląskie musiało upaść. Komu nie opłacały się browary we Wrocławiu, ale w tej chwili Browar Stu Mostów organizuje takie spotkania browarników i przychodzą właśnie browarnicy także z browarów dolnośląskich, także dyrekcja była tych browarów i uchylili rąbka tajemnicy, że prywatyzacja w Warszawie została przeprowadzona nieudolnie i dlatego browar piastowski upadł. No i tam w tej chwili znakomicie wykorzystane te historyczne wnętrza, butelkowni, leżakowni, które są loftami. Biegniemy dalej przez kolejne rozdziały kalendarza wrocławskiego, rocznice. To też taki stały dział, który zawsze gości po to, żeby dokumentować to, co się dzieje. I tekst poświęcony stuleciu Związku Polaków w Niemczech, autorstwa Ewy Skrzywanek, obecnej tutaj z nami, specjalistka od między innymi Polonii Wrocławskiej. I zdjęcie, które budzi ogromne uznanie i zwraca uwagę, jak ktoś przychodzi, kupuje kalendarz, ogląda, wszyscy zwracają uwagę na zdjęcie właśnie tej młodej pary w stroju małżeńskim. Nie powiemy, kto to, proszę zajrzeć. Jak to? Szef Związku Polaków w Niemczech, nie powiemy. Zachęcamy do przeczytania i obejrzenia. Kamila znalazła to zdjęcie w archiwum. W zeszłym roku mieliśmy też rocznicę Wielkiej Bitwy Wrocławskiej. Sierpień 82 roku, okolice placu Mostu Grunwaldzkiego. Tekst pana Szczepana Rutki. Też kolejny kolega z Muzeum Miejskiego. Tak. Minęło też 100 lat samorządu lekarskiego. Dolnośląska Izba Lekarska bardzo mocno wspiera wydanie kalendarza wrocławskiego, bardzo nam zawsze kibicują i też zagościli tutaj na łamach naszego kalendarza. Ubiegły rok był obchodzony we Wrocławiu jako rok Edyty Stein. Wiele wydarzeń się odbyło, ale też chcieliśmy, zanim o wydarzeniach opowiemy, no bo to będzie w tegorocznym kalendarzu, to tekst Haliny Okulskiej, tej, która przecież napisała przewodnik po Wrocławiu, pierwszy przewodnik po Wrocławiu, szlakiem Edyty Stein, to jej taki tekst, bogato ilustrowany rozmaitymi zdjęciami, przypominający o Edycie. Kolejny tekst Rolanda Millera. Znowu Roland Miller, zaprzyjaźniony z Wandą Rutkiewicz. To była bardzo piękna przyjaźń. Znali się, sensacyjna. Sensacyjna. Poznali się na autostopie w latach 60. w Polsce i bardzo się mocno zaprzyjaźnili i ogromną wartością tego artykułu to są wspomnienia Rolanda i rzeczywiście pokazuje ich przyjaźń i drogę Wandy Rutkiewicz, ale to, że wydobył ze swoich rodzinnych archiwum zdjęcia kompletnie nieznane. Na których Wanda spogląda w obiektyw trzymany przez Rolanda. No i widać tam uczucie. Także zachęcamy do lektury. Zeszły rok też był decyzją Sejmu obchodzony jako rok romantyzmu polskiego, stąd taki króciutki tekst o pewnym romantyku wrocławskim Wojciechu Cybulskim.
który razem z Neringiem, no to takie dwa wielkie nazwiska przedwojennej polonistyki. Biografie znane i nieznane to też stały dział i tu tekst dr Joanny Chytrek-Chryciuk z Muzeum Pana Tadeusza, tekst o postaci bardzo bliskiej Towarzystwu Miłośników Wrocławia, mam na myśli Tadeusza Ciałowicza. To jest ten, który stworzył logotyp Towarzystwa Miłośników Wrocławia, do dzisiaj się nim posługujemy. To ten, który przez wiele lat projektował wszystkie plakaty na Dni Wrocławia, te Dni Wrocławia, które zostały zainaugurowane w 1956 roku. Ale to też ten, a nie wszyscy może wiedzą, który projektował wrocławskie neony. Tutaj w tekście też wiele zdjęć Państwo znajdą. Kolejny tekst duetu Lewera and Wronecki, tym razem Ludwik Gutmann. Postać mało, myślę, znana, twórca wrocławskiego ruchu paraolimpijskiego. Czekamy na odsłonięcie popiersia. Czekamy na odsłonięcie. Bratuszu, stoi już popiersie doktora Ludwika Gutmana, rzeczywiście niesamowitej osoby, znakomitego neurochirurga, który stworzył po wojnie w Wielkiej Brytanii, w Stoke Mandeville, taki ośrodek leczenia urazów kręgosłupa i zasłynął tym, że stał się inicjatorem igrzysk paraolimpijskich i te igrzyska odbywają się co 4 lata, tak jak igrzyska olimpijskie. Postać bardzo znana w świecie, mało znana we Wrocławiu. Ale będzie znany. Po piersie, no Ludwik Gutmann jak żywy, a to dlatego, że twórcą tego popiersia jest Tomasz Rodziński, znakomity wrocławski artysta, rzeźbiarz. Andrzej Konarski, członek Towarzystwa Miłośników Wrocławia, tekst o dwóch swoich mistrzach, przyjaciołach, profesor Benedykt Różycki, Henryk Łęczycki, też tekst ilustrowany zdjęciami, po raz pierwszy publikowanymi zdjęcia z kolekcji Andrzeja. Tekst kolegi od nas z Centrum Historii Zajezdnia, pan dr Kamil Borecki, kiedy pisał ten tekst na podstawie relacji oral history złożonej przez panią Zofię Teligę-Mertens, ona jeszcze żyła. W momencie, w którym kalendarz oddawaliśmy do druku, musieliśmy tutaj dopisać notkę. Bardzo zasłużona sybiraczka dla wielu wrocławian. Szczegóły odsyłam do tekstu Kamila Boreckiego. Powolutku będziemy. Powolutku, kończyć. Zbliżamy się już do końca. Ejsmontowie rów to Dziaćwingów. Niezwykle wartko napisany tekst, będący efektem spotkania obecnego tutaj Pawła Skrzywanka z Ejsmontem, który opowiedział dzieje swojej rodziny. Niesamowite zdjęcia, przepiękne, świetna historia rodziny Ejsmontów. Ja muszę powiedzieć, że bardzo ważna rodzina. Przyznam, że byliśmy zaprzyjaźnieni. Bardzo lubiliśmy się z panem Krzysztofem Ejsmontem, ojcem Rafała Ejsmonta, a z Rafałem Ejsmontem współpracowaliśmy przy wielu przedsięwzięciach Muzeum Miejskiego Wrocławia. Kalendarz wrocławski prezentuje też co roku jakieś mniejszości narodowe obecne we Wrocławiu. W tym roku mamy mniejszość indyjską i mamy też tekst o Grechach. Jako że wydawcą, pomysłodawcą, inicjatorem w ogóle stworzenia kalendarza wrocławskiego, który obecny jest na rynku wydawniczym od 1958 roku, jest Towarzystwo Miłośników Wrocławia, no to też dział poświęcony towarzystwu. Tutaj tekst pani Barbary Wołek o tym, jak towarzystwo świętowało swoje 65-lecie i tekst pana prezesa Zbigniewa Magdziarza o wydawnictwach, no bo przecież towarzystwo wiele publikacji doskonałych o Wrocławiu ma na swoim koncie. Dzisiaj to już jest klasyka. Często nie do dostania, ale w bibliotece, w kamieniczce Małgosia Towarzystwo Miłośników Wrocławia prowadzi bibliotekę. Jak już nie można nigdzie dostać, nie ma w antykwariatach, to zawsze można przyjść do nas, serię do kamieniczki. Serię wrocławskie w Towarzystwie Miłośników Wrocławia zapoczątkował profesor Tadeusz Mikulski. I chciałam Państwu zwrócić uwagę, że jeżeli spojrzymy do działu poświęconego wydawnictwom i temu napisanemu przez kolegę Zbyszka Magdziarza właśnie o wydawnictwach TMW, to mamy niemal pełną bibliografię prac wrocławskich i pod tym względem ten kalendarz jest niesłychanie cenny, dlatego że no powiedzmy 80% prac o Wrocławiu jest tu wymienionych, przytoczonych, można sobie sięgnąć i przypomnieć. I na koniec dział, który zawsze był obecny w kalendarzu. Dział, przykro to powiedzieć, ale niepełny.
Dlatego, że Wrocław pożegnał w ubiegłym roku wielu znanych, zasłużonych wrocławian. Nie dało się o wszystkich napisać, więc są bardzo różne teksty różnych autorów. Przypominamy na przykład Sylwestra Chęcińskiego, tutaj tekst obecnego wśród nas Rafała Bubnickiego. Przypominamy księdza biskupa Adama Dyczkowskiego, Antoni Gucwiński, też przecież wielka postać, którą pożegnaliśmy, Bernard Jancewicz. Profesor, z którym, dzięki któremu ja należę do Komisji Nazewnictwa Ulic we Wrocławiu, postać bardzo zasłużona nie tylko dla towarzystwa, ale dla Wrocławia, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale wiele ulic, to, że dzisiaj nazywają się tak, a nie inaczej, to jest zasługa profesora Bernarda i komisji, której przez wiele lat był członkiem i wiele lat był szefem. I profesor Jancewicz był niestety jedną z ofiar COVID-u, tak jak wielu bohaterów tego działu. Ogromna strata dla Wrocławia. Konrad Jarocki, Paweł Jarocki, kilkanaście, jeśli się nie mylę, godzin tak, dzieliło śmierć jednego i drugiego, też szok dla Wrocławia. Zdumiewająca sytuacja z roku 2021. Ksiądz Stanisław Orzechowski, ten na pogrzebie, którego wszyscy tańczyli i śpiewali, tak jak sobie tego właśnie życzą. Legendarny Orzech. Kolejny ksiądz, Jerzy Rasiak, ten, który zatrzymał Wrocław w kadrze, ten, który filmował, kojarzymy go przecież właśnie często z kamerą. Jan Stanienda, wieczory w Arsenale, a nie tylko, znakomity skrzypek, najpierw w warszawskiej orkiestrze kameralnej, potem założył we Wrocławiu ten znakomity zespół, który koncertował właściwie w całej Europie. Ogromna szkoda. Straciliśmy też sportowców, wśród nich Ryszarda Szurkowskiego. Straciliśmy polityków, między innymi Jana Waszkiewicza, też legendarna postać. Kolejny artysta, Stanisław Wolski, postać, no, przewodnik po Wrocławiu, Zygmunt Marek Żdżarski. Marek Żdżarski z rozwianą brodą. Tak, znakomicie oprowadzający po Wrocławiu i nie tylko. Proszę Państwa, tak jak Halina powiedziała, ten kalendarz to kilo 30, tak, prawie 1,5 kilograma, 600 stron dzielnie złożonych przez Macieja Szłapkę, tutaj obecnego, za co serdecznie dziękuję, zredagowanych wspólnymi siłami, wszystko pokierowane przez Gabrysię Międlar. Teraz planujemy, prace nad kalendarzem tegorocznym już są zaawansowane. Mam nadzieję, że wszystko uda się nam na Święto Wrocławia. Mamy na sali też autorów, którzy piszą już do tegorocznego. Mam nadzieję, że ta współpraca ośrodka i Towarzystwa Miłośników Wrocławia będzie owocna. Z mojego punktu widzenia, a ja muszę Państwu się przyznać, że trochę jestem tutaj jako przedstawiciel ośrodka, a trochę jako przedstawiciel towarzystwa, bo też należę do towarzystwa. Cieszę się dlatego, że tak naprawdę obecność ośrodka w tym projekcie wydawania kalendarza wrocławskiego jest zapewnieniem stałości ukazywania się kalendarza. Skończą się pielgrzymki po różnych instytucjach, które mogłyby, ktoś da 5 tysięcy, ktoś da 10. Wydanie takiego kalendarza to jest naprawdę potworna kupa kasy po prostu, tak? Przerażająca. Nie jest przerażająca, to się tak wydaje. Nie jest zadaniem redaktor naczelnej chodzenie z kapeluszem po urzędach. Przez 2 lata. Tak, od prezydenta do wojewody, po różnych dyrektorach i proszenie, udowadnianie, że kalendarz jest świetną publikacją. Marek Mutor, który jeszcze do niedawna był dyrektorem ośrodka, wiedział, że to jest świetna publikacja i wspólna decyzja 3 dyrektorów była taka, że nie, ten kalendarz trzeba uratować. Stąd decyzja o finansowaniu. A ponieważ nasze wydawnictwo ośrodkowe jest wydawnictwem punktowanym, naukowym, to my sobie nie możemy pozwolić na coś takiego, że nagle nie wydamy kalendarza. Dlatego zapewnienie kalendarz będzie się ukazywał tak, jak się ukazywał dawniej, do 2002 roku, bez przerwy, będzie się ukazywał teraz. Bardzo dziękujemy za przybycie. Bardzo dziękujemy. Czy może są jakieś pytania? Bardzo prosimy. Może ktoś by nas chciał ostro skrytykować. Do mikrofonu tutaj. To prosimy do mikrofonu. Krytykować też można do mikrofonu. A jak nie, to zachęcamy do
do kupna. Do kupna i zapraszamy na kawę, herbatę. Dzisiaj cena promocyjna. Krzysztof Ociesa-Żyła. Bardzo dziękujemy za zorganizowanie tego spotkania wspólnie z panem Ryszardem Sławczyńskim. Zapraszamy.